Przejdźmy do części praktycznej, czyli mini poradnik, jak odrywać elementy od drzewek, oparty na moich pierwszych doświadczeniach. Nie jest to proste, tak jak pokazywałem na poprzednim filmiku. Tu się zdeczka ułamało na boczku od drzewka, no ale to było tak wydrukowane. Wydaje mi się, że za bardzo na kancie było to drzewko, jedna ta gałązka. No ale zobaczymy dalej. Dobra. No, żeby mieć. To weźmy sobie na przykład kombajnistę. Nazwijmy go Kazimierz. Dla wtajemniczonych wiadomo, o co chodzi. Są dwie techniki. Te gałązki są w miarę miękkie w większości. Ale tu, zobaczcie, od razu odpadło. Jedno dotknięcie. Czasem warto tutaj na dole przyciąć tą gałązkę. Bo one niektóre są napięte przez druk. No i mamy uwolnionego Kazimierza. Tutaj ewentualne poprawki może nawet paznokciem. Potem oczywiście to wyszlifujemy. No ale w miarę to się trzyma. Teraz przejdźmy do czegoś trudniejszego. Mam nadzieję, że mi się to uda ładnie na wizji zrobić. Czyli Leyland. Tu są dosyć małe gałązki, więc może zacznijmy od tych małych. No tu sobie będziemy, tak jak widzicie, obcinać po kolei. Obcinając zewnętrzne, robimy sobie miejsce, przestrzeń do obcięcia tych głębiej. Czyli te cążki nie są może jakieś za cienkie, nie da się ich tak głęboko wsadzić. Ale trochę kombinując, trochę tutaj ten element też widzę jest delikatny, trzeba tak. Można na przykład zostawić tu trochę więcej materiału, czyli nie obcinać przy samej części, a potem po prostu sobie doszlifować delikatnie jakimś pilniczkiem. Też to jest mądry pomysł, tylko wymaga to wszystko wyczucia. Nasz silniczek prawie tutaj. O. Po kolei ząbki odcinamy. No i każda część jest inna, tak naprawdę. Kółka na przykład praktycznie same odpadły, bez żadnych wad. Będzie problem z tą częścią główną, czyli ze zbiornikiem. Muszę wymyślić, jak to zrobić. Na pewno się tym podzielę. Jak już to zrobię z Państwem, jak to zostało zrobione. No to może zajmiemy się sprzętem. Bardzo precyzyjna robota, niestety. No, udało się, odpadło samo, ostatecznie. Będą tu wymagane poprawki, bo tu jest część tego. Tłumiczek. Może któryś z tych rur w ogóle wykorzystamy do zrobienia przedłużenia tłumika, tak jak prowadzimy kombajnie, czyli nie wyrzucamy wszystkich tych drzewek. Znaczy nie, teraz wyrzucam, ale będę musiał której zachować, jakoś tak ładniejszą sobie obciąć. Proszę. Delikatnie. Nie jest to takie trudne, ale wymaga skupienia, precyzji. No i pomyślunku trochę, jak ze wszystkim zresztą w życiu, nie tylko z modelami, co nie? Robimy sobie drogę do kolejnych rzędów tych gałązek. One może nawet trochę za bardzo są połączone, ale wydaje mi się, że to jest po to, żeby ten model podczas druku się nie deformował, żeby to wszystko było proste. Tak zakładam, dlatego ich tyle musi być. Nasz mini kosz z IKEA, bardzo przydatny. Lepszy dostęp do części głębiej. To jest lista obtryskowa. Przy okazji możemy mało
jakby budowę silnika sobie powtórzyć. Ale jak widać, jest on w miarę ładny, prawda, ładnie zrobiony. Czy to będzie widać te wszystkie detale, to naprawdę operuje samym czubkiem tych cążek. Póki co jakoś mi się to udaje. O. Tu już też można wyciąć kawałeczek. I po kolei obieramy sobie taką część. Tu już widzicie, są takie delikatne niedoróbki. Ale to mówię, poprawimy potem czy cążkami, czy jakimś pilniczkiem delikatnym. Teraz nie bardzo chcę się w to bawić, chcę wam pokazać po prostu, że no tutaj jedna sama się odrywała, że nie jest to takie trudne. Zresztą ten pan, który mi to drukował, chyba się ucieszył, że nie zamówiłem go z jego tak jakby produkcją, bo już się mówi, nie wyrabia. Tyle ma tych zamówień. Bo to już jest taki poważniejszy model. Tu trzeba ładnie supać światło, dlatego dobrze to za dnia robić. Proszę, już silnik tam siedzi. Proszę, tutaj wiadomo, pewne będą potrzebne obróbka. Delikatne są takie ślady po tych. Ale pod paznokcie nawet niektóre takie mniejsze schodzą. Nawet polecam robić to właśnie na początku paznokciem, żeby nawet tylko śladów nie robić. Tutaj interesuje, zobaczcie, odeszło. Zresztą palec dobrze czujemy, paznokcie dobrze czujemy, narzędzie trzeba mieć trochę wprawy. Zobaczcie, chłodniczka, filtry paliwowe. Tutaj rura wydechowa też ma takiego zadziorka. O, udało się częściowo go usunąć, proszę. Filtr powietrza. Tutaj dojście, wyjście do tego. Gdzieś tu pewnie rozrusznik z tyłu. O. No także na dzisiaj to będzie tyle. Mam nadzieję, że ten film okazał się pomocny. Co wam chciałem pokazać, mam nadzieję, że w przyszłym materiale, to będzie wyzwanie. To zobaczcie, cały las gałązek jest. No i muszę wymyślić właśnie, jak to oderwać. Podejrzewam, że cały dół będę chciał odciąć najpierw, a potem będę jechał po kolei gałązkami. Tak wstępnie bym chciał zrobić, bo te cążki po prostu tam za głęboko nie wejdą. To byłaby straszna masakra to robić. Także polecam, zapraszam. Może jeszcze umieścimy silnik w komorze na próbę. Będzie pierwsza przymiarka. Proszę, rura wydechowa tutaj. Tłumik. Można by tu się pokusić jeszcze jakieś połączenie. No i to zobaczymy. Na ile będę się czuł na siłach to zrobić, bo to nie jest łatwa sprawa. Mam tu jeszcze wyciętą, też jeszcze nie obrobioną pokrywę. Już widzę, że trzeba będzie trochę przerobić, bo nie pasuje do końca, trochę ją zwężyć. No ale mamy już tutaj, one tych pewnie blokują. Delikatnie spiłować, spilniczkować. Fajnie jakby ona była otwierana, ale no zobaczymy, czy mi się uda takie cuda zrobić. Potrzebne byłyby takie blaszki, jakiś zawiasik minimalny. A czas pokaże. Na razie będzie je kosił na zamkniętej. Dobrze. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Pan Motowidło.